Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Szczecinka przed szczecineckim ratuszem. Bardzo jest przyjemnie, że w tak piękny dzień mogę uczestniczyć w 70-leciu obchodów harcerstwa na ziemi szczecineckiej, ale podzielę się z Państwem newsami z Warszawy, bo przedwczoraj wieczorem zakończyła się pod moim przewodnictwem komisja, właściwie cztery komisje, komisja ustawodawcza jako wiodąca oraz trzy pozostałe, które zajmowały się wnioskiem pana prezydenta o zapilnowanie referendum, pytań referendalnych, ponieważ zgodnie z konstytucją prezydent nie może sam, a musi za zgodą z opinią Senatu takie referendum rozpisać. Zaopiniowaliśmy pozytywnie, chociaż wnioski były dwa. Platforma Obywatelska zgłosiła wniosek o pozytywne zaopiniowanie, natomiast Prawo i Sprawiedliwość o negatywne zaopiniowanie. Dla mnie sytuacja jest, proszę Państwa, jasna i oczywista. Nie tylko dla konstytucjonalisty, ale dla, gdzie nie widzę żadnych wątpliwości, bo przecież chodzi o to, żeby zapytać o najistotniejsze sprawy dla Państwa. Czyli, czy jesteście za tym, żeby mogły być okręgi jednomandatowe? Jednomandatowe okręgi wyborcze, chcę podkreślić, zostały wprowadzone poprawką Senatu. Ja też miałem akurat tutaj rolę, odegrałem, myślę, że dość poważną, ponieważ też przewodniczyłem połączonym komisjom senackim, które przy uchwalaniu kodeksu wyborczego uchwaliły tę poprawkę. Notabene została ona zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez Prawo i Sprawiedliwość i Trybunał Konstytucyjny utrzymał. A więc sprawa jest w moim przekonaniu co do idei jednoznaczna, że te okręgi zostały przecież wprowadzone zarówno do samorządów do 20 tysięcy, jak i do Senatu i wydaje się, że również przynajmniej w pewnej części, a nawet jeśli w części, to musi być zmieniony przymiotnik. To znaczy, że nie muszą być wyłącznie przymiotnik wyborczy, czyli chodzi o to, żeby nie było wyłącznie proporcjonalności. To jest pierwsza sprawa. Druga kwestia dotyczy finansowania partii politycznych. I tutaj Platforma Obywatelska była zawsze za likwidacją finansowania z budżetu państwa. W wyniku tej determinacji naszej obniżono o 50%. Wydaje się, że przynajmniej można w dalszym ciągu obniżać, bo koszty na kampanię wyborczą w moim przekonaniu są znacznie wysokie. Zbyt wysokie i nie chodzi o ilość spotów, nie powinno chodzić o ilość wielkich reklam, tylko o ludzi, którzy powinni być znani w środowisku. Jeśli będą mniejsze okręgi wyborcze, będą ludzie bardziej znani, w związku z tym reklama, lansowanie ich, prawda, nie będzie miało aż takiego znaczenia. I trzecia kwestia dotyczy znanego pomysłu pana prezydenta o interpretację na rzecz podatnika w wątpliwościach podatkowych. No proszę Państwa, sprawa dla mnie też jest oczywista. Nie może obywatel za błędy państwa przy stanowieniu prawa, a także przy jego stosowaniu odpowiadać. Jako strona mniej, że tak powiem, słabsza zdecydowanie, bo przecież obywatel nie miał wpływu i nie ma wpływu na kształt prawa, ani na jego stosowanie, na jego wykładnię. Ta wykładnia musi być jednolita i jeśli i jest pewnego rodzaju ryzyko, oczywiście, ale to ryzyko powinien ponieść ten, który tworzy to prawo, a nie obywatel. I jeśli, bo tutaj są dyskusje, słyszymy, że właściwie niejako pan prezydent wymusił na platformie, no ale taka jest też rola pana prezydenta, żeby te prace już się rozpoczęły, one się podobno rozpoczęły, tak mówił minister Szczurek, no to wtedy kwestia byłaby ta bezprzedmiotowa, bądź też potwierdzająca, bo przecież co jest istotą referendum? Istotą referendum jest wysłuchanie woli narodu, który jest, jak pisze konstytucja, suwerenem, czyli do niego należy władza. I jeśli naród w większości swojej tak chce,
to ustawodawca musi to zrobić. Jeśli tego nie zrobi, to odpowiada oczywiście politycznie przed wyborcami, że lekceważy sobie wolę narodu. W moim przekonaniu takie lekceważenie powinno mieć bardzo poważne skutki.